Drodzy księża jubilaci, księże Janie, ojcie Kazimierzu i ojcie Fryderyku, zostaliście z ludzi wzięci, ustanowieni w sprawach odnoszących się do Boga. Na mocy przyjętego sakramentu otrzymaliście wszystko to, czym jesteście. Dedykując wam powyższe słowa papieża Benedykta XVI oraz trwając w dziękczynieniu Bogu za 50 i 25 lat kapłaństwa, pragniemy wam życzyć bezgranicznego zawierzenia pełnemu miłości i spojrzeniu Jezusa, które kształtowało wasze kapłańskie serca, a które nie przestają mu do dzisiaj służyć, czy to w tarnowskiej diecezji, czy w tych czcigodnych murach klasztoru w Drzewnej, czy też na gorącym kontynencie afrykańskim i dalej. W sposób szczególny chcemy podziękować sobie księże Janie, jako pierwszemu proboszczowi i budowniczemu tego kościoła. Dziękujemy ci za to, że jak sam nieraz mówiłeś, przewodziłeś naszym parafianom i w ogromnej pracy i ofiarności, którym przyświecał jeden cel – budowa kościoła, tworzenie nowej parafii. Wielu z nich podeszło do wieczności po nagrodę Pana, a wszyscy obecni żyjący mogą być dumni, że pracę z tobą wykonali. Nasza wspólnota parafialna w głębi serca pragnie również przywitać czcigodnego księdza biskupa Jana Piotrowskiego, pasterza diecezji kieleckiej, i gorąco podziękować za przybycie do nas, aby przewodniczyć tej jubileuszowej uroczystości. Czcigodny księże biskupie, drodzy jubilaci, niech dobry Bóg obdarza was zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Niech Chrystus Pan, dobry pasterz, będzie przy was i niech was umacnia i szczerze. A Matka Boża Częstochowska, patronka naszej parafii i Matka Boża łaskawa kielecka, niech zawsze ma was w swojej opiece. Szczęść Boże. Powiadam się Bogu wszechmogącemu.
Wszechmogącemu i Panu Ciebie, że bardzo zrzeszczyło, myślą o Bożyśnie i Zanimane, moja wina, moja wina, moja Twojego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu, ludziom dobrej woli, Pan imieś Cię, Pawła apostoła do Efezjan. Baczcie pilnie, bracia,
jak postępujecie. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Pan z wami.
abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przed naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki Tobie składając błogosławię, łaskę i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za nas będzie. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich moje, nowego i wiecznego przymierza, która za nas i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyni się na moją prawdę. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u siebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, obecnego wśród nas biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie.
uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili najprzepiękniejszym księciem w sobie. Te słowa to odnoszą się do ciebie. To, coś uczynił. Zaszczyciłeś mnie, księdza ojca Kazimierza, srebrnego brata, a przecież my najmniejsi są. On posłał chodzi. Z Karolita posłał. A ja już zaraz, jak przystało na jubilata, zapłać księdze wstąpię. Zapłać za ofiarę przyświętą, za Słowo Boże i za uśmiech, który kierowałeś do nas kapłanów i do ludu Bożego. Drodzy bracia i siostry, zapłać za skóry dar modlitwy. Przywołam jedną z afrykańskich przysłów, które mówi, że przyjaciele zawsze spotykają się w połowie drogi. Dziś taką połową drogi to wielu z nas przybyłych z terenu diecezji, spoza diecezji. I Polski jest ten kościół parafialny, dedykowany Matce Najświętszej. Niech ona zawsze otacza was przemożną opieką, wyprasza potrzebne łaski, niech czuwa nad waszymi rodzinami, aby dalej dawały Kościołowi piękne powołania w życiu konsekrowanym i w życiu kapłańskim. Ksiądz jubilat zaczął od tego, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Niech nam towarzyszy ta świadomość, jak mawiała święta Teresa z Awila, której znawcami są tu obecni ojcowie karmelici, że to, co czynimy z miłością, nawet jeśli jest niewielkie, to zawsze jest dostrzegane. Przecież mama, przytulając dziecko, nic nie mówi, a czyni najpiękniejszy gest miłości. My również przytulmy się do Maryi, niech ona nas wszystkich prowadzi pięknymi drogami naszego chrześcijańskiego powołania. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie